proste jest piękne, a siła Nokii 7 Plus tkwi właśnie w prostocie. To telefon praktyczny do bólu, bez zbędnych funkcji, które mają sprawić, że będziecie zbierali szczęki z podłogi, bez obudowy pozującej na ekskluzywną i bez popularnych ostatnio feature'ów premium, takich jak brak slotu na karty pamięci mini-jacka. 7 Plus jest smartfonem, którego macie po prostu używać, smartfonem z założenia banalnym, nieprzekombinowanym i niezawodnym. Widać to po pudełku, widać po systemie, widać na każdym kroku. Może się wydawać, że takie banalne urządzenie nie będzie zbyt urzekające, ale mnie urzekło właśnie tym, że nie stara się być urzekające. Bije więc brawo projektantom Nokii, mimo że oczywiście po takim dawaniu sobie po łapach i ucinaniu z siódemki wszystkich niepotrzebnych dodatków musieli jakoś odreagować i zaprojektowali Nokia 8 Sirocco, która jest totalnym przeciwieństwem tego modelu. No ale no, dla każdego coś miłego. W każdym razie spędziłem z tym modelem całkiem przyjemny tydzień, podczas którego nie musiałem sprawdzać gównianych klonów Animoji, nikt nie zapraszał mnie do założenia konta w klubie przyjaciół LG, Samsunga czy wędkarza, nie atakowały mnie preinstalowane aplikacje i nie musiałem zastanawiać się, czy plecki są takie ładne, bo odbijają światło, czy takie obrzydliwe, bo zostają na nich moje odciski palców. Ale do konkretów. To, że ten smartfon nie stara się być ekskluzywny, nie oznacza, że jest brzydki. Przeciwnie. Czarna obudowa z miedzianymi wstawkami świetnie wtapia się w każde otoczenie, w którym akurat leży telefon. Zresztą sami widzicie. Mnie Nokia 7 Plus kojarzy się raczej z ładnym, ale nie rzucającym się w oczy meblem, niż z 10-metrowym obrazem jelenia na rykowisku, który ma przyciągać wzrok. Co do wykonania, to właściwie prawie wszystko tu gra. Przyciski na prawej ramce są dobrze wykonane i leżą w odpowiednim miejscu, podobnie jak czytnik linii papilarnych, który nie jest najszybszy, ale jest wystarczający. Plecki pokryto... no jakimś takim cholera wie czym, ale w każdym razie matowa, gumowata faktura sprawia, że telefon świetnie leży w dłoni. Nokia jest dosyć ciężka po części, na pewno za sprawą akumulatora o pojemności aż 3800 mAh, który zapewniał mi 1,5 doby pracy, co jest świetnym wynikiem. Szybkie ładowanie też otrzymujemy, więc praktycznie do bólu. Trochę razi mnie tylko brak wodoszczelności, która moim zdaniem wpisywałaby się idealnie w charakter tego modelu, ale pewnie nie wpisała się idealnie w jakiś słupek w Excelu. Głośnik też niby coś tam sobie radośnie popiarduje, ale nie imponuje ani decybelami, ani czystością brzmienia i łatwo zakryć go dłonią. No i nie ma też diody powiadomień. To jednak tak średnio w sumie. Na szczęście przynajmniej brzmienie na słuchawkach jest bardzo w porządku i to zarówno po kablu, jak i przez Bluetooth. Wiadomo, że do LG G7 trochę brakuje, ale Nokia 7 Plus obsługuje Bluetooth 5.0, moje słuchawki też obsługują Bluetooth 5.0, łączenie, parowanie i słuchanie to czysta przyjemność, chyba że słuchacie jakiegoś gówna, to wtedy nie. 6-calowy ekran Full HD nawet nie próbuje nas bajerować podkręconymi kolorami. Są stonowane, nawet trochę chłodne, ale to żadna wada. Szkoda tylko, że zabrakło opcji zmiany kolorystyki. Wyświetlacz ma proporcje 18:9, wszystkie aplikacje, jakie testowałem, współpracowały z nimi poprawnie. Co fajne, otrzymujemy tryb nocny i informacje o powiadomieniach na wygaszonym ekranie, gdy poruszymy telefonem. Przy tej ostatniej opcji lekko podświetlany jest cały panel i właśnie ten widok naprowadził mnie na taką genialną konkluzję, że troszkę szkoda, że producent nie pokusił się o AMOLED-a, ale multimedialnie i po prostu przy używaniu na co dzień IPS spełnia swoje zadanie. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że przy tych 6 calach smartfon nie jest przesadnie duży, chociaż też trudno go nazwać bezramkowcem. To bardziej liga Samsunga Galaxy A8 Plus, Xperia XZ2 albo Pixela 2 XL. Słuchajcie, kiedy w zeszłym roku Nokia wracała na mobilny rynek, nie mogła sobie w niego tak po prostu wejść i mówić wszystkim: panie, kiedyś to było, bierz pan Nokię. Co prawda firma oczywiście mocno bazowała na nostalgii, stąd chociażby te szopki z 3030, ale wiedzieli, że bez jakichś specyficznych wyróżników swoich smartfonów długoterminowo daleko nie zajadą. Musieli wpaść na dobry pomysł i na szczęście na niego wpadli. Po co męczyć się z własną nakładką, skoro można wejść we współpracę z Google i używać czystego Androida, którego raczej na rynku brakuje? Nokia 7 Plus uczestniczy w programie Android One, a to znaczy, że szybkie aktualizacje oprogramowania będzie dostawała przynajmniej przez 2 lata od premiery, a poprawki bezpieczeństwa przez 3. Ja podczas testów czułem się lekko, nic mnie nie przytłaczało. Oczywiście nie dla każdego czysty Android okaże się dobrym wyborem, ale jeżeli i tak lubicie wszystko zmieniać i sami instalować, albo w drugą stronę, jeżeli niewiele wam potrzeba, to poczujecie się jak w domu. Tak... pusto. A jak to działa? No cóż, da się poznać, że Nokia 7 Plus nie korzysta z procesora Qualcomma z najwyższej flagowej serii. Ja na przykład poznałem po cyferce 6 w oznaczeniu modelu. A tak poważnie, to optymalizacja RAMu nie zawodzi, a gry śmigają aż miło, tylko czasami w interfejsie niektórych apkach trzeba przymknąć oko na nieco opóźnione reakcje albo parę klatek przycięcia. Dziwne, bo dzieje się to dosyć rzadko, zupełnie nieregularnie i w totalnie losowych momentach, a przynajmniej takie odnoszę wrażenie. W przeliczeniu na najważniejszy parametr określający wartość każdego smartfona, czyli benchmarko złotówki, Honor 10, HTC U11, a nawet LG G6 i Huawei P9 wypadają lepiej, ale naprawdę nikt nie powinien rezygnować z Nokii 7 Plus ze względu na wydajność. Ani ze względu na
podwójna para z optyką Zeissa. Drugi obiektyw służy do trybu portretowego z dwukrotnym przybliżeniem, a efekty takich zabaw są jak wszystko w Nokii 7 Plus, czyli praktyczne i nieprzytłaczające. Nokia rozmywa tło leciutko, dosyć sprawnie i całkiem naturalnie. Zwykłe zdjęcia też mi się podobały, to powiedzmy, że poziom zeszłorocznego flagowca, takiego średniego. Do gustu przypadły mi też tryb manualny i nie najgorsze wideo w 4K. Nie podobają mi się za to niektóre zdjęcia wieczorne, takie późno wieczorne, bo czasami telefon za bardzo próbuje wyciągać jasność i sprawiać, by barwy stały się bardziej żywe, a ostatecznie wygląda to bardzo sztucznie i po prostu brzydko. Kamerka do selfie też jest w porządku, a jedyny bajer w całym systemie aparatów to możliwość robienia równocześnie zdjęcia z przedniego i tylnego obiektywu. To jest taka rzecz, która świetnie wypada w reklamach, ale kiedy kupujesz telefon, przypominasz sobie o tym, że twoje życie nie jest reklamą i nawet jeżeli masz grupkę wiecznie roześmianych, perfekcyjnie ubranych znajomych o wszystkich kolorach skóry i jedziecie razem nad Wielki Kanion i jest super i robicie zdjęcia, to i tak macie te funkcje w dupie. Podsumowując, sami widzicie, że Nokia 7 Plus nie jest smartfonem bezkonkurencyjnym i nie jest smartfonem dla każdego, ale mnie jej stylistyka i taka inność szczerze oczarowały. Nie będę miał żadnych oporów, żeby fanatykowi gier mobilnych przyzwyczajonego do AMOLEDów polecić w cenie Nokii 7 Plus używanego OnePlusa 5T. A osobie, która lubi mieć wszystko na tacy i bawić się rozbudowanymi opcjami w aparacie, interfejsie itd., polecę Honora 10 albo Xiaomi Mi Mix 2. Ale istnieją też osoby, które chcą mieć po prostu telefon, jako narzędzie, a nie obiekt dumy i zachwytu. Sprzęt bezpieczny, z niezłym aparatem i akumulatorem, bez poważnych niedociągnięć i braków. Dla takich osób Nokia 7 Plus to taki Pixel 2 XL Lite. I te osoby mogą śmiało wybrać ten model. Dzięki za oglądanie, jeżeli podobał Wam się mój materiał i lubicie moje opowiastki, to zasubskrybujcie proszę mój kanał. Będzie mi bardzo miło, tym bardziej, że szykują się różne ciekawe testy, od chociażby Moto Z3 Play. W opisie znajdziecie linki afiliacyjne do Nokii 7 Plus, jeżeli pomogłem Wam w wyborze i chcecie ją kupić, możecie skorzystać z tego linka i Wy zapłacicie wtedy tyle samo, a ja dostanę parę złotych prowizji i będę mógł wyjechać na wczasy do Radomia. Ale zawsze. Macie też linki do moich mediów społecznościowych i jakieś tam inne linki, sami obejrzyjcie. Dziękuję, do zobaczenia.